I would like to offer my chciałbym oferować także pokłony, pokłony i modlitwy. And my heart like lotus flowers. I moje serce niczym lotus. To the lotus feet of my do lotusowych stóp mojego mistrza duchowego. Śrila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Bhaktivedanta Swami Maharaja. Śrila Bhaktivedanta Narayana Swami. Bhaktivedanta Narayana Maharaja. And she Bhaktivedanta Shripad Sadhu. I Bhaktivedanta Shripad Sadhu Maharaja. Today the subject was dzisiejszym tematem jest feminine aspect of the divine. Kobiecy aspekt absolutu. And I want to start with this last page of Bhagavad Gita. Chciałbym zacząć przeczytać z ostatniej strony Bhagavad Gita. Śrīla Prabhupāda is writing something so nice in the. Śrīla Swami pisze tutaj coś bardzo niezwykłego. Last page, the last sentences to są ostatnie zdania Bhagavad Gita. The living entity in his original position is pure spirit. Żywa istota w swojej oryginalnej pozycji jest czystym duchem. Means we are all pure. To oznacza, że wszyscy jesteśmy czyści. A spirit of the divine. I jesteśmy duchem, cząstką boskości. Is just like an atomic particle of the supreme. Jest ona jakby atomową cząstką najwyższego ducha. Thus Lord Krishna may be compared to the sun. Tak więc Pan Krishna może zostać porównany do słońca. And the living entities to the sunshine. A żywe istoty do blasku słonecznego. Because the living entities are the marginal energy of Krishna. Ponieważ żywa istota jest marginalną czy graniczną cząstką energii Pana. They have a tendency to be either in contact with the material energy or the spiritual energy. Mają skłonność zarówno do kontaktowania się z energią materialną, jak i duchową. In other words, innymi słowy, the living entity is situated between the two energies of the Lord. Innymi słowy, żywa istota usytuowana jest pomiędzy dwoma energiami Pana. And because he belongs to the superior energy of the Lord, a ponieważ należy do wyższej energii Pana, he has a particle of independence. Ma ona odrobinę niezależności. By proper use of that independence, poprzez właściwe skorzystanie z tej niezależności, comes under the direct order of Krishna. Poddaje się ona bezpośredniemu przewodnictwu Kryszny. Thus he attains his normal condition. W ten sposób osiąga swoją rzeczywistą pozycję in the pleasure-giving potency. W energii, która daje przyjemność. So this is very interesting because Srila Prabhupada is giving like the. To jest interesujące, ponieważ Prabhupada daje tutaj essence of the essence. Taką konkluzję, czyli sedno. The Krishna is like the sunshine. The living entities are the like the sun. The living entities are the sunshine that we have heard so many times. Że Krishna, to, że Krishna jest słońcem, a my jesteśmy jakby promieniami ze słońca, słyszeliśmy wiele razy. We are like the sparks of the fire. Tak, słyszeliśmy o tym, że jesteśmy iskrami z ognia. But here Srila Prabhupada says very specifically. Ale tutaj on mówi w bardzo niezwykły sposób. We have a spark of independence. Że mamy pewną dozę niezależności. And our position as conditioned souls in this world is a marginal. Nasza pozycja jako uwarunkowanej duszy w tym świecie jest graniczna. Marginal means in between. A graniczna oznacza, że to jest coś pomiędzy. Also tatashta, no? No, mówimy o to, we can be the, mówimy o tym tatashta. Możemy posiadać duchową świadomość. Be a devotee, my możemy być wielbicielem. Or we can be in the body consciousness. Albo możemy być w cielesnej koncepcji życia. And according to our independence, i w zależności od naszej niezależności, we are jumping. Przeskakujemy. It's also compared like the shore of the ocean. Czasami porównujemy to do brzegu morza. According to our desire, we are identifying here or there. Możemy to utożsamiać się z tą lub z tamtą częścią. And that is the free will. To się nazywa wolna wola. Because the Supreme Lord will not push us to love him. Ponieważ Najwyższy Pan nie naciska nas, nie zmusza nas do tego, abyśmy go kochali. We know in life how it feels if somebody says love me. Jak możemy kogoś kochać, kiedy ktoś zmusza nas do miłości, do kochania. Love is voluntary. Ponieważ miłość jest czymś dobrowolnym. So either
you love with your heart and with your soul, or you just don't want to be open so much for some person. Więc albo kochasz kogoś pełnego serca, albo nie jesteś zbyt otwarty względem tej osoby. In the beginning chapters of Srila Prabhupada's Bhagavad Gita. No, w początkowych rozdziałach Bhagavad Gita, Prabhupada. He is explaining in page 4. Na początkowej stronie wprowadzenia on wyjaśnia. That Bhagavad Gita can be best understood. Że ta Bhagavad Gita w najlepszy sposób może zostać zrozumiana. If one has a relation to Krishna. Jeśli ktoś posiada relację, związek z Krishną. And by a person who has similar qualities to Arjuna. I poprzez osobę, która posiada podobne cechy do Arjuny. That is to say, he must be a devotee in direct relationship. To oznacza, że on musi być wielbicielem w bezpośrednim związku z Panem. And then Srila Prabhupada explains that one have different relationships on the divine platform. I potem Prabhupada wyjaśnia, że możemy mieć różnego rodzaju związki z Panem na transcendentnej platformie. Like a friend, jako przyjaciel. Like a parent. Jako rodzic. And like a conjugal lover. I jako małżonek. And Srila Prabhupada explains that every living entity out of the many, many billions and trillions of living beings has a special relationship with the Lord eternally. Prabhupada wyjaśnia, że każda żywa istota spośród milionów i bilionów i trylionów żywych istot ma jakiś szczególny wieczny związek z Panem. And this spiritual relationship i ten duchowy związek in the Sachit Ananda existent and spiritual body, który istnieje w tej sytuacji, w tym stanie Sachit Ananda, czyli wiecznym duchowym ciele. It's called Svarupa. Nazywa się Svarupa. And this devotional service, the sadhana and the poprzez proces służby, proces praktyki bhakti, and sadhana, the inner meditations we are doing, poprzez wewnętrzną medytację, którą wykonujemy, where we are identifying, i utożsamiamy się. That is the process to get into the perfection. Jest to metoda, która doprowadza nas do osiągnięcia doskonałości praktyki oddania i nazywa się to Svarupa Siddhi. Can you imagine Srila Prabhupada writes this in the introduction? I możecie wyobrazić sobie to, że Prabhupada pisze o tym we wprowadzeniu do Bhagavad Gita. So this is very, very deep. Zatem jest to bardzo głęboki temat. And then at the end, like we were reading now, he says. A na końcu on mówi, tak jak czytaliśmy przed chwilą. Once the living entity gives up their independent nature, że kiedy żywa istota porzuca swoją niezależną naturę, and is like taking shelter of the lotus feet of Krishna, i przyjmuje schronienie lotosowych stóp Krishny, surrendering to the divine energy and the divine guidance, podporządkuje się boskiej energii i boskiemu przewodnictwu, what happens? Co się wtedy wydarza? Then when Krishna is seeing this, kiedy Krishna widzi to, he will put us on umieszcza nas w ręce his pleasure giving potus, swojej energii, która jest pełną szczęścia. So we know who is this pleasure giving potus. Czy my wiemy, kim jest ta pełnia energia, która jest pełnią szczęścia? It's his Ladini Shakti. To jest jego Hladini Shakti. And this Ladini Shakti then, a ta Hladini Shakti will further guide the living entity to perfection. Będzie w pełni prowadzić żywą istotę aż do stanu, kiedy ta żywa istota osiągnie doskonałość. And this perfection is called Svarupa Siddhi. I ta doskonałość nazywa się Svarupa Siddhi. And when we have this perfection, kiedy posiadamy tę doskonałość, then one wonderful thing happens. Wtedy wydarza się niezwykła rzecz. Although we are here in this material world, in this material body, nawet jeśli jesteśmy tutaj w tym materialnym świecie, w tym materialnym ciele, we are having a connection to the divine reality. Posiadamy połączenie z boskim wymiarem. And our acharyas are explaining this in their songs, in their prayers. I nasi nauczyciele wyjaśniają to w swoich pieśniach i modlitwach. We have the song of Srila Narottam Das Thakur. Tutaj jest taka pieśń, którą napisał Narottam Das Thakur. Radha Krishna Pranamora. Radha Krishna Pranamora, taki jest tytuł tej pieśni. This is a very, very special and very high. To jest bardzo niezwykła pieśń. Full of love, this song. Ona jest pełna miłości. Where is it, Radha Krishna? In this song, Srila Narottam Das Thakur. W tej pieśni Narottam Das Thakur wyjaśnia. His meditation. Opisuje swoją medytację. And he is explaining how he is trying to
serve the youthful divine couple. I on wyjaśnia, w jaki sposób on służy tej wiecznie młodej boskiej parze. He is opening his meditation in his spiritual body. I on rozpoczyna tą medytację w swoim duchowym ciele. And he is saying in the Kali Kadamba forest. I mówi, że w lesie pełnym drzew Kadamba. On the bank of the Yamuna. Nad brzegiem Yamuny. I will see Yugala Kishore on the jeweled throne. Będę widział włoską parę siedzącą na tronie zrobionym z klejnotów. And what will I do then? I co będę wtedy robił? I will take a sandal paste. Ja wezmę wtedy papkę sandałową. A scented, beautiful sandal paste, and decorate them. I będę dekorował ich. And then I will fan them with a chamar. A później będę ich wachlował czamarą. And he's praying, oh, when will I have this mercy of their darshan? I modli się, kiedy ja będę miał możliwość ujrzenia tego. So we can see that he is meditating. Zatem możemy zobaczyć, że on medytuje. But at the same time he is praying, oh, when will I behold their moonlike face? On jednocześnie medytuje, ale jednocześnie modli się, kiedy będzie mógł zobaczyć te twarze podobne do księżyca. Means he is in his meditation, he is practicing the service. I w tej medytacji on praktykuje wykonywanie tej służby w tym boskim połączeniu. And he wants to string garlands. I on chce, on przygotowuje girlandy z kwiatów. And he will serve the lotus feet. I służy ich lotosowym stopom. Giving massage. Masuje je. And he's in his last sentence. He says, "Seva abhilasa kori naratam dasta." I w na końcu mówi. I'm yearning for the service. Pragnę bardzo tej służby dla tej młodej pary, boskiej pary. So in our Gaudiya songs, they are full of these kind of meditations. Wszystkie pieśni w tradycji Gaudiya są pełne tego typu medytacji. And you feel it also when we sing the songs. It's not just like entertainment. I możesz to czuć, kiedy śpiewasz te pieśni. It's to nie a jest meditation. Tylko to śpiewanie tych pieśni to nie jest jedynie takie dla przyjemności. Jest to forma medytacji. And while singing the songs, we can go in our meditation. I śpiewając te pieśni, możemy sami być w naszej własnej medytacji. We can connect to the kind of relationship that we aspire. Możemy połączyć się z tego rodzaju związkiem, którego aspirujemy w związku z Krishną. We can follow the path that our Gurudev, our spiritual teachers have, you know, helped us to find. I możemy znaleźć tą drogę, którą wskazują nam nasi nauczyciele. And I want to quote another song by Srila Bhaktivinoda Thakur. Chciałbym przeczytać jeszcze inną pieśń, którą napisał Bhaktivinoda Thakur. It's called Dekite Dekite Gulibubakare. Ona nazywa się Dekite Dekite. In this song he is also explaining very nice his process of meditation. I w tej pieśni on wyjaśnia swój proces medytacji, swoją metodę medytacji. When will I forget my gross bodily identity? Kiedy zapomnę o mojej tożsamości materialnego ciała? And behold the exquisite beauty of Raja. I będę mógł zobaczyć wyjątkowe piękno w Raży. Full of eternal spiritual bliss and cognizance. Pełne pięknego transcendentnego piękna. What I want to share is that. I to, co chcę się podzielić. Practicing the process of bhakti, it took me about 20 years to realize that I don't have to die from this material body to have a spiritual connection. Że zajęło mi 20 lat praktyki, aby zrozumieć, że moje materialne ciało nie musi umrzeć, żebym znalazła się w świecie duchowym. Because my consciousness was very much governed by a like kind of a Christian background. Ponieważ moje zrozumienie było okryte takim chrześcijańskim zrozumieniem. I was thinking I have to die from this body. Myślałem, że muszę umrzeć w tym ciele. And then I will be spiritual. I wtedy będę duchowo. I will go back to heaven or something. I wrócę do nieba albo do czegoś takiego. Albo wrócę na Goloka Vrindavan albo coś takiego. But then I came closer to the understanding of Braj meditation. Ale później kiedy zbliżałem się do tej metody medytacji z Vraży. By the mercy of my Gurudev. Poprzez łaskę mojego nauczyciela guru. And I met different persons where I can definitely feel that they are already in this world, but out of this world. I ja wtedy spotkałem dzięki niemu różne osoby, które były w tym świecie, ale tak naprawdę były w innym świecie. And I could slowly start to realize. I powoli zdałem sobie sprawę.
That there is something that means die to live in this body. Co oznacza, że można umrzeć w tym świecie i pozwala to, że można umrzeć w tym ciele i żyć w nim jednocześnie. I am in this body. Że jestem w tym ciele. I am using the body. Używam to ciało. For different kind of like things we have to do in this world. Dla różnych celów, które musimy wykonać w tym świecie. We are parents. Jesteśmy rodzicami. We are friends. Przyjaciółmi. We are sons or daughters. Dziećmi albo synami albo córkami. We are doing all these different kind of relationships. Posiadamy różnego rodzaju związki tutaj. But at the same time I can be. W tym samym czasie. In another kind of consciousness. Mogę być w innym stanie świadomości. That will see all of this what is happening in another kind of like glass. Że mogę zobaczyć, że jest to inny rodzaj szkła, szklanki. And Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining this. I Bhaktivinoda Thakur wyjaśnia to. When I forget my gross bodily identity, kiedy zapomnę o mojej cielesnej tożsamości, I behold the exquisite beauty of Braja. Wtedy zobaczę niezwykłe piękno Braja. So means my bodily identity does not stop necessarily when I die from it, from bodily death. W związku z tym moja cielesna tożsamość nie zginie dopiero w momencie, kiedy umrę. And we have sung this song to the spiritual master in the beginning. I mamy wiele pieśni, które śpiewaliśmy na początku. And there's one line, it says, Dibya Gyan Riri Prakashito. I tam jest taki fragment, który mówi właśnie. And it means that the Dibya Gyan. To oznacza, że Dibya Gyan. The eternal knowledge. Wieczna wiedza. The spiritual dimension, so to say. Duchowy, mówiąc inaczej, duchowy wymiar. Comes in my heart. Pochodzi z serca. And it is illuminating my heart. I wchodzi do mojego serca i oświetla je. And those of you who have been initiated in this wonderful path. I ci wszyscy, którzy przydostali inicjację na tą wspaniałą ścieżkę. We know all of our daily meditations with the Gayatri mantra. Wiemy o tym, że nasza codzienna medytacja nad mantrą Gayatri. It says Prachodayat. Mówi Prachodayat. It means that please come into my heart and oznacza, give this vision of transcendence. To oznacza, proszę weź mojego serca i daj mi wizję tej daj mi tą transcendentną wizję. And we have wonderful examples in our Gaudiya Vaishnava Mahatmas and Mahapurushas. I wielu doskonałych praktykujących w naszej tradycji Gaudiya Vishnuickiej. Especially Rupa Goswami Pad. Zwłaszcza Rupa Goswami Pad i Raghunath Das Goswami Pad. They are here. They were here in this planet. Oni byli na tym świecie. Na and tej they described from their meditation to us. I opisali swoje medytacje dla nas. How is it to be here in the body in your meditation? Jak być w posiadać ciało, fizyczne ciało i jednocześnie być w medytacji? And get revelations or visions of the spiritual dimension. I posiadać wizję duchowego wymiaru. And they have written books about this. I napisali książki, które o to opisują. For Srila Rupa Goswami, it's the Utkali Kavalari. Że Rupa Goswami napisał książkę, która nazywa się Utkali Kavalari. And for Srila Raghunath Das Goswami, it's Ujjwalam Nilam. A Rupa Raghunath Das Goswami. Ujjwalam Nilam and Vilapa Kusumanja. I Raghunath Das Goswami napisał Vilapa Kusumanja. And you will not be amazed to hear that these scriptures or books are the my like the swan like songs of their last stages of meditation here on this planet. I możesz, czytając te teksty, możesz zrozumieć, że jest to takie ostatnie słowo w ich głębokiej medytacji. And what I want to share that this for me, this to get to find out about this, it took me 20 years. I chciałem się z wami podzielić tym, że dojść do tego zrozumienia zajęło mi 20 lat. And now I feel very inspired in my bhakti. I w tej chwili czuję się bardzo zainspirowana w mojej praktyce bhakti. Because I have a new found realizations. Ponieważ posiadam teraz nowego rodzaju doświadczenia urzeczywistnienia. And I feel enlivened by this perspective. I czuję się ożywiona posiadając tą perspektywę. It's not that I feel qualified or I am there yet. To nie znaczy, że jestem kwalifikowana albo że już tam jestem. Like Satswarup Goswami Maharaj, he was once asking my guru Dev Srila Narayana Goswami. Satswarup Goswami Maharaj zapytał kiedyś mojego guru Bhaktivinoda Narayana Maharaja. Listening from you about these secrets about this Raganuga Bhajan. Słuchanie od ciebie o tych tajemnicach tej medytacji Raganuga. I became very inspired to go in this direction. Poprzez słuchanie tego ja jestem bardzo zainspirowany, żeby skierować się w tym kierunku.
tą stronę. And but at the same time I'm afraid that I might be a sahajya or something. Ale w tym, samym czasie boję się, że mogę zrobić coś złego i że mogę być tanim imitatorem. And he says, you know, we have been practicing for such a long time now. I powiedział, że ja praktykuję przez tak długi czas. And it's time to go deeper in our bhakti. I że jest czas, aby udać się w głębszą medytację w mojej praktyce bhakti. And we can pray for it. I możemy modlić się o to. There's nothing wrong to pray for it. Że nie ma nic złego, aby się o to modlić. All our songs that we are singing, they are prayers to get this kind of like connection to the spiritual reality. Pieśni, które czytamy, one są modlitwami, które kierują nas do urzeczywistnienia tego duchowego wymiaru. So we just follow in the path of our acharyas. Zatem w ten sposób podążamy śladami i przewodnictwem naszych nauczycieli acharyów. And we find out that the Ladini Shakti is one of the most important features to get mercy. I możemy zrozumieć, że Ladini Shakti jest najważniejszym elementem, który udostępnia nam tego rodzaju możliwość. Why? Dlaczego? Because Krishna himself is only conquered by love. Ponieważ Krishna może być pokonany jedynie przez miłość. He says himself, Lord Chaitanya says in Chaitanya Charitamrita. I on powiedział to osobiście. W Chaitanya Charitamrita Pan Chaitanya mówi. All these prayers of the Vedas. Że wszystkie pieśni Ved. They are very very good and. One są bardzo dobre. But they cannot touch my heart on the deepest level. Nie mogą, one są bardzo dobre, ale nie mogą dotknąć mojego serca w jego najgłębszym zakątku. But when Mother Yashoda, when she is calling her Lala. Ale kiedy Matka Yashoda wzywa mnie i mówi do mnie, mój Lala, przyjdź do mnie, moje dziecko, przyjdź do mnie. And she is like running behind me, chastising me. I biegnie za mną i próbuje mnie ukarać. Then this will really make me forget that I am God. Także to dopiero sprawia, że ja zapominam o tym, że jestem Bogiem. Like all of us, we want to be conquered by love in our lives. Tak jak każdy z nas pragnie być pokonany przez miłość w tym świecie. Because only love will make us so happy that we will be able to stand this, you know, like material world full of duality and. Także zdajemy sobie sprawę z tego, że poprzez miłość możemy jedynie przekroczyć dualność tego świata. So love is the highest principle in this material world. Zatem miłość jest najwyższą zasadą w tym świecie materialnym. And it's the highest principle also in Krishna. Jest również najwyższą zasadą w świecie duchowym, w świecie Krishna. There's no higher principle than. Nie ma wyższej zasady niż miłość. And the question is how to connect with this eternal love. Pytanie jest tylko takie, jak być połączonym z tą wieczną miłością. And Srila Bhaktivinoda Thakur is also explaining his that it means to oznacza, die to live in this life. To oznacza, że trzeba umrzeć w tym życiu, w tym ciele. And often we also come in the situations in our lives that we feel like dying. I często dochodzimy w życiu do punktu, kiedy rozumiemy, że to doświadczenie, które mamy, jest takie bliskie jak śmierć. But actually, this is a very big transformation that is helping us to go to a next level. Ale tak naprawdę jest to taka bardzo duża transformacja, zmiana, która powoduje, że możemy przejść na następny poziom. It's like a preparation. Jest to jak przygotowanie. Because if we leave these bodies. Ponieważ jeśli opuścimy to ciało. It is best to be prepared. Należy być przygotowanym do tego momentu, do tego wydarzenia. And who cannot say that only love can make me alive? Kto już nie mógłby powiedzieć, że jedynie miłość mnie ożywia? All of us, if we feel loved and sheltered. Jeżeli czujemy się kochani i czujemy się, że mamy schronienie. By our all lovely family and teachers. Poprzez w naszej kochającej rodzinie albo nauczycielach albo braciach i siostrach. This will give the strength. To daje nam siłę. To go through all the different, you know, phases in life. Aby zmierzyć się z różnymi przeciwnościami w życiu. And slowly as we are growing more mature. I kiedy wzrastamy, stajemy się bardziej dojrzali. This love will be also growing in this direction of the spiritual sky. Ta miłość będzie również wzrastać i kierować nas ku niebu duchowemu. Lord Chaitanya explains so nicely that the seed of love is put in the heart by the guru to the disciple. Że nasienie miłości jest umieszczane w sercu ucznia poprzez guru.
And the fulfillment of the seed is to grow. I celem, spełnieniem, przeznaczeniem tego nasiona jest wzrastanie. Wzrastanie aż do świata duchowego, gdzie ono wydaje owoce. These fruits will be taken by our Guru Manjari. I ten owoc jest spożywany przez naszą guru Manjari. That means in the spiritual world we have eternal bodies. To oznacza, że w świecie duchowym mamy wieczne ciało. And we will take part in the leelas. I możemy brać udział w tych zabawach, które tam się odbywają. And we are preparing this here because. Jesteśmy w stanie, w tej chwili przygotowujemy się do tego. Krishna says in Bhagavad Gita the kind of state of consciousness you have at the time of death. Krishna mówi w Bhagavad Gita, że ten stan świadomości, który posiadasz w momencie śmierci, ten stan świadomości zaprowadzi cię na następny poziom. So we are practicing to have our consciousness. Zatem praktykujemy, aby nasza świadomość immersed in love. Była przepełniona miłością. First of all, we want to make peace here on this earthly platform. Najpierw staramy się uzyskać spokój na tej materialnej platformie tutaj. The peace between the mind and the heart. Spokój pomiędzy umysłem a sercem. Between husband and wife. Pomiędzy mężem a żoną. Between parents and children. Pomiędzy rodzicami i dziećmi. We want to make it easy. Chcemy, żeby to było proste. Why? Because if Dlaczego? We have no peace, we cannot meditate. Ponieważ jeśli nie jesteśmy w takiej spokojnej sytuacji, nie możemy medytować. And Krishna himself says in Bhagavad Gita, 12th chapter. Krishna w Bhagavad Gita, 12th rozdziale. 12th chapter, I think verse I have to see. W 12th rozdziale Bhagavad Gita Krishna mówi. These qualities which are important. Są omawia tam cechy, które są ważne, które należy rozwinąć. The divine qualities in devotional service. Boskie cechy związane z praktyką służby oddania czy procesu bhakti. One who is not envious. 13-14. Ten, kto nie zazdrości nikomu. But is a kind friend to all living entities. Jest przyjacielem wszystkich żywych istot. Who does not think himself a proprietor. Kto nie uważa się za właściciela niczego. Who is free from false ego. I wolny jest od fałszywego ego. Is equal in both happiness and jednakowym będąc wobec niedoli i szczęścia. Tolerant. To jest tolerancyjny. Satisfied. Zawsze zadowolony. Self-controlled. Opanowany. And engaged in devotional service with determination. I z determinacją pełni służby oddania. His mind and intelligence fixed on me. Z umysłem i inteligencją skupioną na mnie. Such a devotee of mine is very dear to me. Taki wielbiciel jest mi bardzo drogi. And then Krishna says, I will give them the intelligence how to go to me. On mówi, ja dam ci inteligencję, która spowoduje, że ona cię doprowadzi do mnie. And why Srila Prabhupada says that when Krishna is taking the living entity fully to his heart. Dlaczego Krishna zabiera wszystkie żywe istoty w pełni do swojego serca? That is his normal condition in the pleasure-giving potency. Bo to jest normalna, zwykła sytuacja energii pełnej szczęścia. This is Krishna's dearest Srimati Radhika. I tą energią jest najbardziej droga Krishna Srimati Radharani. She is our divine spiritual mother. Ona jest naszą boską matką. She is the universal mother. Ona jest taką kosmiczną czy uniwersalną matką. Because Krishna himself says that she is my guru. Ponieważ Krishna nawet mówi, że ona jest moim guru. In the matters of love. W tym, jak rozwijać miłość. And to take her shelter. I przyjęcie jej schronienia. Means she will prepare us. Oznacza, że ona będzie nas przygotowywać. In our service. Do tej służby. To reach the divine. Aby osiągnąć boskość. To go to a relationship. I ustanowić związek. It is very helpful to have a good connection up there. To jest bardzo dobre, żeby mieć tam połączenie z tamtym miejscem. Like when we want to go to the house of somebody. Tak jak na przykład chcemy udać się do czyjegoś domu. Who is the president of Poland? Kto jest, powiedzmy, prezydentem Polski? It's good to know the wife. Dobrze jest znać jego żonę. Because when she will invite us for dinner. Nie, bo ponieważ ona zaprosi nas na obiad. Then we might not know that we are going to him.
Tak naprawdę wiemy, że spotkamy się z Nim. By her arrangement, ponieważ ona wszystko przygotuje w tym celu. It will happen. I to się wydarzy. So all our chayas have given us this path. Więc wszyscy nasi acharyowie pokazują nam ścieżkę, która do tego prowadzi. When we want to go close to Krishna in his personal service. Ja, jeżeli my chcemy zbliżyć się do Kryszny i wykonywać bezpośrednio służbę Jemu. This is the mercy of those who are already there. To dzieje się jedynie przez łaskę i wprowadzenie kogoś, kto już tam jest. To follow those who are already in the service to the Lord. I w ten sposób, dlatego musimy podążać za kimś, kto już pełni służbę dla Pana. And when Krishna really sees that we want this very, very strong. Jeżeli Krishna zobaczy, że to nasze pragnienie jest bardzo silne, he will arrange that we come in the shelter of love, of divine love. On spowoduje, przygotuje to, że przyjmiemy schronienie boskiej miłości. Prema bhakti jaha hoite avidya vinashayate. This we were singing in the song. To, co śpiewaliśmy w tej pieśni. It means. To oznacza. When this divine love. Kiedy ta boska miłość. Starts to bloom in my heart. Jest to takie modlitwa o to, żeby ta boska miłość pojawiła się, zakwitła w moim sercu. All ignorance is destroyed. I wtedy cała ignorancja, niewiedza zostanie zniszczona. So. Dlatego. Thank you. I want to just express my thankfulness that you come and to. W ten sposób chciałem wyrazić swoją wdzięczność za to, że przyszliście tutaj dzisiaj. Your valuable time. I poświęciliście swój wartościowy czas. Exchange our loving feelings. Abyśmy mogli podzielić się naszymi mocnymi uczuciami. I am not very advanced. Ja nie jestem bardzo zaawansowana w praktykach. But I think. Ale myślę. By the mercy of my spiritual masters. Że poprzez łaskę mojego mistrza duchowego. They have given me this chance. Oni dali mi tą szansę. To purify my heart. Że mogę oczyścić moje serce. And to learn how to be a devotee. I mogę nauczyć się, jak być wielbicielem. And to be humble. I być pokorny. And to not think that I am doing anything. I nie myśleć o tym, że ja robię cokolwiek. But to just try to become an instrument in the hands of love. Ale po prostu być jedynie instrumentem w rękach miłości. And if you want, I would also like to listen from you something. Jeśli that macie, you want to chcielibyście share coś się podzielić czymś, a swoimi doświadczeniami, to bardzo chętnie wysłucham. Anything you want to share, I would like to listen. Albo cokolwiek chcecie powiedzieć. From you. Cokolwiek byście chcieli powiedzieć, z przyjemnością posłucham tego. Because we are all the students. Ponieważ jesteśmy wiecznymi studentami. The more we realize that we are students. Im bardziej zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy wiecznymi uczniami, wiecznymi studentami. We can become really, how do you say, apply as a student in the school of Prema Bhakti. Tym bardziej możemy być coraz lepszymi uczniami w tej boskiej miłości Prema Bhakti. Yes, Prabhu? Tak. So, Bhakti ultimately this is gift. Yes. Tak naprawdę Bhakti to jest mercy, dar. Yes, Bhakti, gift of Krishna, to jest dar Krishna i Guru. But ultimately Krishna, yes. Ale Guru yeah, Krishna. But through his bhaktas, you know, this bhakti comes from the bhaktas. Ale bo bhakti pochodzi od bhaktów. Yeah, but that we have chance to meet the body. Yes. Mamy szansę spotkać wielbicieli i to jest łaska Krishna. I on to aranżuje. Narada Bhakti Sutra, this is mentioned. Jest to wspomniane w Narada Bhakti Sutra. So if this is what's coming from the up to us. Jeśli coś, to jest coś, co pochodzi z góry do nas. But we have also something to do on our part. To jest także jest ta część, którą musimy wykonać po naszej stronie. So can you say please something how we should prepare ourselves to accept this gift? Więc jak powinniśmy przygotować siebie, żeby przyjąć ten dar? Should we practice because you mentioned co powinniśmy praktykować? Peace of mind. Mówię, że my powinniśmy mieć spokój umysłu. So should we practice all some extra processes. Czy powinniśmy jakieś praktykować jakieś niezwykłe procesy, jakieś techniki, to be able to accept fully this gift? Aby w pełni przyjąć ten dar. I think it's very easy. Ja myślę, że to jest bardzo proste. Sadhu Maharaj często mówi, this example and also Srila Prabhupada. I Prabhupada także. The crying of a child for the mother. Że to jest jak płacz dziecka za matką. You need no qualification, nie potrzebujesz kwalifikacji, ale możesz płakać. And we all know that with sadhana
I wiemy, że poprzez sadhanę, taką praktykę, że czasami to ta sadhana jest czasami dobra, czasami zła, w zależności od tego, jaką mam sytuację w życiu. Who can always be a perfect sadhaka? Kto może być cały czas doskonałym sadhaką, doskonałym praktykującym? But we are trying, we are Ale staramy się i płaczemy. And if I cannot cry, i wtedy, kiedy nie mogę płakać, then I cry that I can cry. I wtedy mogę płakać, że nie mogę płakać. There is no actually the process is to become very, very childlike. Że metodą czy sposobem jest to, że należy być takim niczym niczym dziecko. And the child has no qualification. I dziecko nie posiada żadnej kwalifikacji. But it's helplessness. Ale jest w takiej w takiej beznadziejnej sytuacji. Sytuacji bez wyjścia. And I think in this helplessness, i w tej sytuacji bez wyjścia, the miracle can take place. Wtedy niezwykłe rzeczy i cuda mogą się wydarzyć. Sorry. Przepraszam. So the helplessness and więc tej beznadziejnej sytuacji, taking shelter, przyjęcie schronienia of our, you know, divine mother and father, naszego boskiego ojca i boskiej matki, is like a process. Jest jak procesem. We have always in our lives new stages. Jest takim procesem i to są pewne etapy. When it comes to the heart, there is no techniques. Kiedy to wchodzi do serca, to nie ma na to żadnych technik. We see the Brajpasis are very simple persons. Widzimy, że mieszkańcy w Braży są bardzo prostymi ludźmi. They are not so intelligent. Oni nie są bardzo inteligentni. But their hearts are like jewels and diamonds. Ale ich serca są jak klejnoty i diamenty. When Krishna was holding the Govardhan mountain, kiedy Krishna trzymał na jednym palcu swoje ręki górę Govardhan, devotees, they were having their own perception of how to support. Oni mieli wtedy, wszyscy, którzy byli tam z nim, mieli swoją koncepcję, w jaki sposób mogą go wspomóc. Cowherd boys and the cowherd community, they have put their sticks up. Niektórzy trzymali pod spodem te kije. Mother Yashoda tried to feed him. A matka Yashoda próbowała go karmić. And the gopis were just standing there and glancing their sidelong glances and said, Govardhan, you don't let us down. You will be light like a feather on our Krishna's head. A gopi modliły się do Govardhana o to, żeby był lekki niczym piórko pierza, żeby nie spadł na nich. And you know, if I try to always learn from this, and I see also. I zawsze staram się uczyć z tego. Those devotees who are really very, very high. I widzieć tych wielbicieli, którzy są bardzo zaawansowani w swojej praktyce. They become more and more like children. I oni stają się coraz bardziej jak dzieci. They are simple. Oni są prości. They do many things because they are empowered. Ponieważ oni są upełnomocnieni. But if you meet them and you speak to them. Ale kiedy spotkasz ich i mówisz, rozmawiasz z nimi. They are very simple. Oni są bardzo prości. It's not a complicated thing. To nie jest jakaś skomplikowana rzecz. To love is the natural, most natural thing in the world. Aby kochać, żeby kochać jest najbardziej prostą rzeczą, która jest dostępna w tym świecie. And that's why Srila Prabhupada gives us this example in this introduction. Dlatego Prabhupada dał nam ten przykład, opisał ten przykład w swoim wprowadzeniu do Bhagavad Gita. I think what we have to learn, what I have in my experience to learn. Myślę, że to, co musimy się nauczyć, to, co wynika z mojego doświadczenia. To give up the fear. Powinniśmy porzucić strach. Of love. Strach, żeby pokochać. Because often we want to love, but we are blocked by many conceptions. Ponieważ chcemy kochać, ale jesteśmy zablokowani przez wiele błędnych koncepcji. And we have built up many walls. I wybudowaliśmy wiele ścian, wiele murów. Subtle laws in the consciousness. Które są takimi subtelnymi blokadami naszej świadomości. And in the heart. I one znajdują się w sercu. And from many different incarnations, we have concepts of God. I z powodu wielu żyć, które przeżyliśmy do tej pory, posiadamy różną koncepcję, kim lub czym jest Bóg. So we know that first we want to realize that there is God. Więc najpierw powinniśmy zrozumieć to, że istnieje Bóg. But then, if we want to go deeper in our relation, ale jeśli chcemy udać się głębiej w naszej relacji, we have to forget that Krishna. Musimy tak naprawdę zapomnieć to o tym, że Krishna jest Bogiem. Because when he is coming and we want to serve, ponieważ kiedy on pojawia się i chcemy mu służyć, zaczniemy się trzęść, ponieważ będziemy bać się tego, że jest Bogiem, jak możemy mieć naturalną relację z nim.
So I think the for me. Więc dla mnie. There's no technique. I could not say that there's a technique. Only the strong desire that really I want to go deeper in jest this kind of natural jest jedyna rzecz, czyli loving relationship in the footsteps of the Brajavasi. Jest pragnienie, aby iść głębiej w za śladami, którzy pokazują tą ścieżką, którą wytyczają nam Brajavasi. And I always go to the Vaishnavas where I can feel it. I zawsze udaję się do wielbicieli, w których mogę czuć ten stan. I feel it. It's not a matter of knowledge. I to jest kwestia czucia, a nie kwestia wiedzy. It's like, you know, it's like I see where there's fighting, there's no love. Ja widzę to, że tam gdzie jest walka czy spór, tam nie ma miłości. Maybe there is, I agree that there is no techniques for heart. Zgadzam się, że nie ma technik dla serca. But it was they struggling with. Some mental obstacles. Ale może są jakieś techniki, które pozwalają pokonać problemy z umysłu, depresję, wątpliwości i wiele innych. And now I'm studying. I was looking in Bhaktirasamrita Sindhu. Teraz czytam Bhaktirasamrita Sindhu. And Prabhupada Swami wyjaśnia, that on the beginning of bhakti. Czy na początku praktyki bhakti. Process of jnana and vairagya can be helpful. Że proces jnany i vairagi, czyli wiedzy i wyrzeczenia, może być pomocny. In so much if they are not opposite bhakti. Że one nie są przeciwne bhakti. Like for example. Na przykład. The knowledge that I'm not this body. Wiedza, że nie jestem ciałem, aham brahmasmi. Jest częścią wiedzy, a nie bhakti. So we are accepting this. My akceptujemy to. But that I aham brahmasmi, that I'm Brahman, we are rejecting this. Ale to, że jestem brahmanem, jestem duchową istotą, odrzucamy później. So on the beginning, na początku, because when we have full of attachment, kiedy mam pełno przywiązań, develop attachment to Krishna. Możemy rozwiązać, zwiększyć te przywiązania do Kryszny. We have to leave this attachment. Musimy porzucić te przywiązania. By this gyan and vairagya can be helpful. I poprzez wiedzę i wyrzeczenie może to być pomocne. But when the ruchis, ale kiedy pojawia się smak, then we are directed only by this taste. Wtedy jesteśmy kierowani jedynie poprzez ten smak ruchi. So this only process that our acharyas says that they are okay on the beginning. To jest proces, który opisują nasi acharyowie, że on jest dobry na początku. Yes. So even in the 11th canto, Krishna is also saying that. Nawet w 11. 11 canto? 11 canto. W 11. pieśni Bhagavatam. The gyan and vairagya. Że gyan i vairagya. To some extent. Do pewnego stopnia. Can be helpful. Mogą być pomocne. Although they are also making the heart hard. Dry. Ale mogą również spowodować, że serce stanie się suche i twarde. Yes. I have heard it also from my teachers. Ja także słyszałem to od moich nauczycieli. So until ruchis is because when there is taste, kiedy pojawia się smak, jesteśmy bezpieczni. Because we are looking for pleasure. Ja szukam przyjemności. So then we are guided by this taste. Dlatego jesteśmy wtedy kierowani poprzez ten smak, który posiadamy. Miłość wielbicieli. Yeah, but if there is not this taste not developed. A kiedy ten smak nie jest rozwinięty? So we can take help of other processes. Potrzebujemy pomocy innych procesów. Even Varnashram. Nawet Varnashram. Well, yeah, we can. I think we always try to make myślę, the best. Myślę, staramy się wykonać najlepiej. Zgodnie z sytuacją, w której jesteśmy w życiu. But I have noticed in my life. Ale I can only speak for myself. Ja widziałem w moim życiu, mogę widzieć moment, when I come together with the Rasika Vaishnava. Że wtedy, kiedy zbliżałem się, nawiązałem kontakt z Rasika wielbicielami. That was the possibility for me to shift to another kind of consciousness. To był moment, kiedy przeniosłam się na inny stan świadomości. Bhakti is contagious. And this taste, we can feel this taste of. Contagious? Że bhakti jest zaraźliwe i w ten sposób możemy czuć ten rodzaj. From what I have experienced in my own spiritual life. Ja doświadczam w moim własnym życiu. The only
że moc transformacji i że to jest jedyna moc, która daje mi siłę dokonania transformacji i przejścia na wyższy poziom. Czasami wielbicielzy czasami szukają pomocy u innych wielbicieli. And they express their problems. Opisują sobie problemy. Like they just heard, just chant Hare Krishna. I odpowiedzi usłyszałem po prostu intonuj mantrę i będziesz szczęśliwy. So they became, you know, burn out. Ja czasami to próbuję, nic nie dzieje. Yeah, so sometimes they in the beginning they we need also some. Czasami na początku potrzebujemy pewnego przewodnictwa. Some professional help from. Jakiejś profesjonalnej pomocy. Whatever helps, yeah. Cokolwiek pomaga, psychologia albo kogoś. And that's why, for example, I like to go to the holy places. Dlatego staram się, dlatego ja lubię jeździć do świętych miejsc. All the effects of this Ladini Shakti. Ponieważ ten efekt Ladini Shakti zwiększa się. In Vrindavan, whatever we do, i wiemy, że we Vrindavan cokolwiek robimy, jest zwielokrotnione. I feel in my life, I need the power of the holy place. Potrzebuję mocy świętego miejsca Vrindavan. Some devotees or they some newcomers, they going to Vrindavan, they completely. Ale wielu nowych praktykujących przychodzi tam i są wypaleni w tym miejscu. Ktoś musi posiadać pewnego rodzaju smak, żeby się tam udać. Oczywiście ja byłam we Vrindavan pierwszy raz, kiedy byłam nowa. Ale moje wtedy doświadczenie, czy moja percepcja tego miejsca była inna oczywiście. I oczywiście zawsze możesz przedawkować. Powinniśmy być zrównoważeni. And I can just say that I mogę jedynie powiedzieć, I am so lucky that I am again in the guidance of the Rasika Vaishnava. Że jestem pod przewodnictwem Rasika Vaishnava, który daje mi osobiste przewodnictwo i posiadam schronienie w nim. Because I have felt that all these like standardized, you know, just chant and be happy, it doesn't help me. I ja wtedy dlatego że rozumiem to standardowa odpowiedź intonuj bądź szczęśliwy nie odpomagam. I need really somebody who's like a personal coach. I dlatego, że ja potrzebuję kogoś, kto jest moim osobistym coachem. Until we come, like in a university, you also have a mentor. Także na przykład nawet na uniwersytecie jest ktoś taki, kto jest mentorem albo opiekunem. When you want to become a professor, for example, jak chcesz być profesorem, and you have written your doctor work, i piszesz swoją pracę profesorską. And then you have the personal guidance of a professor. Potrzebujesz przewodnictwa osobistego przewodnictwa innego profesora. To jest naturalny sposób. But I think what is not natural is nowadays. Co nie jest naturalne w dzisiejszych czasach? They don't cooperate. Że to, że nauczyciele ze sobą nie współpracują. They have these problems. Krishna says we should not be envy. I Krishna mówi, oni mają ten problem. Krishna mówi w Bhagavad Gita, nie powinniśmy być zazdrośni, powinniśmy być łaskawi, miłosierni, być przyjacielscy. We should be free of all these negative, possessive qualities. Kwalifikacji i posiadania. You know, Lord Chaitanya, he says, "Ashilishya vapadari tapidashto mam." You know, if whether you embrace me or, you know, I will always love you. I niezależnie tego, czy mnie obejmiesz, czy mnie odrzucisz, ja kocham ciebie. So what to speak? If we have this duty of being a teacher, you know, we will help our students because co dopiero mówić o tym, jeżeli mamy ten pełnimy tą funkcję bycia nauczycielem, mamy swoich uczniów. Oni wymagają takiej specjalnej opieki. When Lord Chaitanya, you know, when Raghunath Das Goswami came to Lord Chaitanya in Puri. Kiedy Raghunath Goswami przyszedł do pana Chaitanya w Puri. What did he do? He put him in the care of Swarup Damodar. On opiekował się Swarupa Damodara. He put them in personal connection. I on spowodował, że oni byli w takim osobistym związku. Połączeniu. And you know, it was a very special time. I to był niezwykły czas. Lord Chaitanya would hardly speak with Raghunath Das Goswami. I pan Chaitanya był kłopot, aby pan Chaitanya rozmawiał z Raghunathem. We can learn from this. I możemy nauczyć się z tego. He was very respectful and he was not in a personal, very close relationship to Lord Chaitanya. On miał w sobie taki respekt i szacunek, ale nie był w bezpośrednim kontakcie z panem Chaitanya. But later, when he came in contact with Srila Rupa Goswami. Ale później, kiedy nawiązał kontakt z Rupa Goswami.
Read his first verse of Vilapakushmandala. I przeczytaj jego pierwszy wers, pierwszą ślokę z Vilapakushmandala. This is explaining that actually, you know, that Rupa Manjari is explaining to Rati Manjari. I tam jest ten opis, że or the other way around. Rati Manjari wyjaśnia Rupie Manjari. Oh, my dear friend. Moja droga przyjaciółko. This is Guru Vandana. To jest first verse is always Guru Vandana. Pierwszym wersetem jest zawsze Guru Vandana, czyli modlitwa do Guru. In the spiritual world, they are friends. I oni w świecie duchowym są przyjaciółkami. So I think the more we go deeper in bhakti, że im bardziej głęboko idziemy w praktykę bhakti, we should have teachers that are our friends. Powinniśmy mieć posiadać nauczycieli, którzy są naszymi przyjaciółmi. Without fear. Bez strachu. And they should be more advanced. I powinni być bardziej zaawansowani. And they should be very well-wishing. I powinni naprawdę nam dobrze życzyć. And guide us slowly as far as they have come. I prowadzić nas tak, prowadzić nas w tym kierunku tak bardzo, jak to możliwe. And I think if somebody has come to a limit from where they are, jeśli ktoś dochodzi do pewnego limitu, ograniczenia i dalej już nie może pójść, we should learn from our acharyas. Wtedy powinniśmy uczyć się od naszych acharyów. Like we spoke today, that Shyamananda Pandit, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, że Shyamananda Pandit był wysłany do swojego guru przez żywego Swamiego. We can see that the gurus, they were not in ego. I widzimy w tej historii, że guru nie są w takim stanie ego. Very, very eager disciple, że to jest taki bardzo gorliwy uczeń. I że to jest moje ograniczenie, ja nie mogę iść dalej. You don't keep these people like your slaves. I nie zatrzymujesz tych ludzi jako they swoich niewolników. Oni nie należą it's do ciebie. All, you know, guidance of the divine, to jest przewodnictwo boskości. Souls are inspiring each dusze each inspirują się nawzajem. We have no property on any soul. Nie mamy prawa własności do żadnej istoty. I think we have to develop as a group of devotees now. We're growing in all different kinds of families. My jako grupa taka społeczność wielbicieli wzrastamy w tym. Understanding, you know, of the eternal akanda unlimited guru tatva. Że wzrasta nasze zrozumienie akanda guru tatwy, czyli takiej jednolitej nauki czy wiedzy o guru, prawdy o guru. And then we come to this level where we see the guru is everywhere, like Śrīla Prabhupāda. Możemy dojść do poziomu, kiedy zobaczymy, że guru jest wszędzie, tak jak Prabhupāda. He says to his disciples, you are all my gurus, kiedy you have on, come because my guru has sent you to me. Kiedy on powiedział do swoich uczniów, że wy jesteście moimi guru, ponieważ mój guru wysłał was do mnie, abym się uczył. And then at a high level, najwyższym poziomie, we are all put together by divine jesteśmy umieszczeni przez boską aranżację. When the faith is so strong, kiedy wiara jest bardzo silna, then we will just meet each other and we will not think, oh, look how this body looks. I wtedy spotykamy się i nie patrzymy, o, zobaczmy, jak to ciało wygląda. We will think, oh, what is Lord Chaitanya telling me through you? I wtedy patrzymy na to, co Pan Chaitanya mówi do mnie poprzez what ciebie. What is my Gurudev telling me through you? Co mój guru mówi do mnie poprzez ciebie? What is Srimati Radhika advising me through you? Co Srimati Radhika doradza mi poprzez ciebie? How can I learn to love more? W jaki sposób mogę nauczyć się kochać bardziej? But because we have this many blockages, like you say. Ale ponieważ posiadamy wiele blokad, o których mówiłeś. And because sometimes it's more important to know the shlokas, czasami bardziej to ważne live jest, them. Czasami ważne jest, żeby wiedzieć, znać wersety, ale czasami ważniejsze jest, żeby żyć. We come to an artificial kind of like spiritual understanding of our, you know, spirituality. Że czasami mamy takie dziwne zrozumienie, czym jest duchowość. It was the same situation when Jesus was there. Taka sama sytuacja była wtedy, była kiedy Jezus był tutaj. There were so many priests. Było wielu uczonych, wielu kapłanów. They thought they were really very knowledgeable. Oni myśleli, że posiadają bardzo, że są uczonymi w piśmie. And you know, this blocked them completely. Ale to blokowało ich całkowicie. And from Sadhu Maharaj I have learned one very important. I od Sadhu Maharaja nauczyłam się jednej bardzo ważnej rzeczy. Technique. Czy techniki. In the matters of love. He says, when knowledge ends. Kiedy on powiedział coś takiego, że kiedy wiedza kończy się, miłość zaczyna się. Like,
Often after 20 years we still try to convince ourselves that Krishna is God. Także bo to tak naprawdę przez od 20 lat próbujemy przekonać się, że Krishna jest Bogiem. But this is a ridiculous thing because we want to love him. Ale to jest dziwna rzecz, bo tak naprawdę powinniśmy go kochać. And my Gurudev Narayan Maharaj came to say, okay, now you have learned from Śrīla Prabhupāda. I teraz nauczyliście się od Prabhupāda. Nauczyliście się od Prabhupāda, że on jest najwyższym osobowym Bogiem. And now I want to teach you how to forget that he is. A ja przyszedłem po to, żebyście wszedłem po to, żeby nauczyć was, żebyście o tym zapomnieli. And Vrindavan, he's a coward boy. Ponieważ we Vrindavan on jest chłopcem pasterzem. And he's playing. I on sobie gra i bawi się. With his friends. Ze swoimi przyjaciółmi. And he makes his parents so happy by. I on sprawia, że jego rodzice są szczęśliwi. In their garden. Przez to, że on bawi się w ogrodzie. And stealing butter from gopis. Kradnie masło od gopi. We have to go into this world. Musimy udać się do tego świata. And this is only possible if we forget ourselves. I to jest jedynie możliwe wtedy, kiedy zapomnimy o sobie, o nas jako uwarunkowanych istotach. And this is the process that we can only learn from somebody who is already there. I to jest taki proces czy metoda, której możemy się nauczyć jedynie od kogoś, kto już tam się znajduje. That's why Śrīla Viśvanātha Cakravarti Thakura says the path of Raganuga Bhakti. Dlatego Viśvanātha Cakravarti Thakura mówi, że ścieżka Raganuga Bhakti jest bardzo wąska. It's a personal inner path. Ponieważ to jest wewnętrzna, indywidualna wewnętrzna ścieżka. And we need coaches. I potrzebujemy przewodnika. And I have experienced that at this level it becomes more like a friendship. Ja mam takie doświadczenie, że na tym poziomie to przewodnictwo jest bardziej przyjacielskie, bardziej poufne. But this is not external. Externally we are doing all our sadhana. Ale to jest wewnętrzna rzecz, bo zewnętrznie wykonujemy swoją sadhanę, swoją praktykę duchową. But we know that Shuddha Sattva is. Ale wiemy, że Shuddha Sattva is coming from above. It's pochodzi coming z góry. This mercy is coming from I ta łaska heart to heart. Przychodzi do nas, przychodzi z serca do serca. And we have to just be eager for it. I jedynie co musimy być, musimy posiadać pragnienie, aby to otrzymać. And no qualification needed. I nie potrzebne są żadne inne kwalifikacje. Śrīla Bhaktisiddhānta also says. Bhaktisiddhānta Saraswati również to powiedział. I'm unqualified. Że jestem niekwalifikowany. I am very unworthy. Ja jestem nic nie warty. But the more one is unqualified. Ale ten, kto jest najbardziej kwalifikowany, the more he is fit to receive the mercy. Ten jest najbardziej kwalifikowany do tego, aby uzyskać miłosierdzie. You know all those people who think they are so qualified. They are far away. I ci wszyscy ludzie, którzy myślą, że są bardzo, bardzo kwalifikowani, oni tak naprawdę są bardzo daleki od owoców, które daje praktyka bhakti. Why did Lord Chaitanya say we should have this necklace of Trinada Peace? Dlatego Pan Chaitanya mówi, że powinniśmy nosić na sobie ozdobę z tego wersetu Trinada Peace Unicera. It's good when we become very humble. Także to jest bardzo dobre, kiedy jesteśmy bardzo pokorni. We are more closer to, you know, being in the personal guidance. Wtedy jesteśmy bardzo blisko tego osobistego przewodnictwa. Feeling helpless like a child. Kiedy możemy czuć się jak dziecko, które nie posiada nadziei. I to jest najbezpieczniejsza pozycja w tej egzystencji, jaką możemy posiadać. And there's no technique. I nie ma żadnej techniki. My Gurudev Narayan Maharaj said, "Oh, the tears are the pearls of our hearts." Mówił, że łzy są perłami naszego serca. And then, you know, they will listen. I oni będą słuchać. We are crying for them. My płaczemy za nimi. It will happen. I to się wydarzy. We will come together with the right devotees who inspire us. I dojdziemy w towarzystwo wielbicieli, którzy będą nas inspirować. And who are guiding us. I którzy będą nas prowadzić. To go in a deep meditation. Aby pogłębić naszą medytację. And it can happen in this lifetime. I to może wydarzyć się już w tym życiu. It's a very natural. Natural. Bhakti is very natural. Ponieważ bhakti jest naturalnym procesem. You know, Prabhupada always used to say this. Prabhupada zawsze mówił, że to jest łatwe dla prostych i skomplikowane dla skomplikowanych. And I can encourage you. You are such a wonderful soul. You have so much. Ja mogę jedynie docenić cię, że jesteś taką wspaniałą duszą. Experience i że masz to doświadczenie. Śrīla Prabhupada
wanted us to have this highest, you know, aspiration. I Prabhupada chciał, żebyśmy mieli to wyższe, to aspiracje do tych wyższych rzeczy. He wanted us to go back to Godhead. Chciał, żebyśmy wrócili do Boga. But you know, the definitions become more subtle. Ale definicje są bardziej subtelne. It was not long ago that I just realized that, oh my God, it's like being here in this world, but not of this world, is die to live. Ja tak naprawdę niedawno dopiero zrozumiałem, że bycie w tym świecie jest nie jest konieczne. Śmierć w tym świecie nie jest konieczna, żeby żyć w tamtym świecie. Nazywasz to technicznie Jivan Mukta. You are here, but you are not of this world anymore. Że jesteś w tym świecie, ale nie jesteś dotknięty przez ten świat. You can develop your spiritual body. Możesz rozwijać swoje duchowe ciało. While you are in your material body. Nawet jeśli jesteś w swoim materialnym ciele. It is explained like this. I to jest wyjaśnione w ten sposób. That's why all the holy persons, even also from Christianity, they don't burn their bodies, but their bodies become also very holy. Wtedy te ciało świętych osób, oni nie grzebią tego ciała, tylko to ciało jest uważane za święte. For example, you know. Na przykład. We find it in many traditions of mystics. Wielu mistycznych tradycjach. They want to marry, you know, go in a marriage with God. Że oni pragną zawiązać związek małżeński z Bogiem. Spiritualization. Yeah. Bhaktivinoda Sridhar Maharaj used also this term, die to live. Yes. Bhaktivinoda Sridhar Maharaj mówił o tym, że umrzy, aby żyć. Meant to die of death of ego. Yeah. Że to co oznacza śmierć ego. Yeah, this is the point that tak, to jest, tak, we ten think punkt. It is the death or the finish of the material body, but myślimy, it's że śmierć ego, jest końcem życia tego ciała materialnego, ale tak naprawdę to jest śmierć ego, czy utożsamiania się takiego myślenia, kim ja jestem. And in this, like, how do I say, fine tuning? Także jak ja mówię, musisz znaleźć sposób, żeby dostroić się do tego. We need the help. I w tym celu potrzebujemy pomocy. Of someone who has already gone through this. Kogoś, kto już to zrobił. And these people are still on earth. I ci ludzie są wciąż żywi i są obecni na tej ziemi. But sometimes we have to search. Czasami musimy trochę poszukać. Because they are not like walking around in the supermarket. Ponieważ oni nie chodzą po supermarketach. Sometimes sadhus who are living very secluded also. Czasami żyją w tajemnych miejscach, w odosobnieniu. But they are here on this earth. Ale oni są tutaj obecni. And they are waiting also for us. I także czekają na nas. But when the gurus think that they possess their disciples. Ale kiedy guru myśli, że jego uczniowie są jego własnością. And we are living in institutions that are trying to keep their sheep. I żyjemy w instytucjach religijnych, które starają się utrzymać w ryzach swoje owce. Yeah, this is a perverted reflection. Także to jest wypaczone odbicie. And we know why it is so. I wiemy, dlaczego tak się dzieje. But we should be running. Ale powinniśmy uciec. According to our hearts. Uciec w kierunku, do którego prowadzi nas własne serce. You know, guidance. I nasze wewnętrzne przewodnictwo. And fearless. I powinniśmy być pozbawieni strachu. Because we are guided in from within. Ponieważ jesteśmy prowadzeni od wnętrza. Krishna mówi, obiecuje, że ci, którzy są mi podporządkowani, ja będę ich prowadził z wnętrza. Yes, he gives the intelligence. And he will put us in the hands of his pleasure. I on umieści nas skieruje nas w ręce i opiekę swojej energii przyjemności. And from there we will go enter into personal relationships. I poprzez to możemy dojść do poziomu osobistego związku z nim. It's a very good and deep subject. Także to jest dobry i głęboki temat. When we are in Vrindavan, kiedy jesteśmy we Wrindawanie, we talk every day about nothing else, right? My o niczym innym nie rozmawiamy całymi dniami. It's a treasure. Także to jest to skarb. But you need this kind of like-minded devotees to ale be potrzebujesz, able to talk fearlessly about potrzebujesz wielbicieli, którzy mają to samo zrozumienie, to samo pojęcie, żeby rozmawiać o tym bez strachu.
advancement can be very rapid. I wtedy zaawansowanie może pojawić się szybko. Więc tożsamość, Yes. instytucjonalna może być dużą przeszkodą. Nigdzie to nie jest opisane. Well, Bhaktivinoda Thakur is mentioning ale Bhaktivinoda Thakur opisuje to. Krishna Samhita. W wprowadzeniu do Krishna Samhity. He's speaking about this, you know, conditioning nature. Tam opisuje o tym, opisuje o warunkowanej mentalności różnych poziomów wielbicieli. It's good when we have freedom. I to jest dobre, kiedy posiadamy wolność. Of desire to go deeper. Wolność takich, wolne, posiadamy wolne pragnienia, aby iść głębiej. It's no, you know, offending. I to nie jest obraźliwe. Aparada. To nie jest aparata. Means without love. Aparata oznacza coś, co jest bez miłości, co jest pozbawione miłości. Aparata, czyli bez radhy. So we have different concepts. Mamy różne koncepcje. Institutionalized. Że one są zinstytucjonalizowane. Takie myślenie. My musimy zmienić to myślenie z takiego instytucjonalizowanego na to, aby być indywidualne. I musimy ufać naszej intuicji. To oznacza Chaitya Guru. Hmm. Yes. And trust our feelings. I musimy ufać naszym uczuciom. They will guide us. One nas będą prowadzić. And sometimes the most difficult times are czasami, the best. A czasami te najtrudniejsze momenty są najlepsze. Jest taki werset, który mówi, że to co dobre duality, i to co dobre, to złe jest trudno ocenić, co jest dobrym, a co jest złem, ponieważ jest to świat dualności. Krishna also says this. I Krishna mówi w Bhagavad Gita, że to co jest dobre i złe jest nie tylko w tym świecie. I jest to koncepcja umysłu. On the spiritual platform sometimes it's exactly the opposite. A z duchowej perspektywy czasami jest zupełnie odwrotnie. Because when we have the so-called good times here. Ponieważ kiedy mamy tak zwany dobry czas tutaj. We have a tendency to forget our spiritual mamy taką tendencję, żeby zapomnieć o naszym duchowym celu. Yeah. Ponieważ stajemy się przywiązani. My myślimy, że to będzie, like a visitor, right? Myślimy, że to będzie na zawsze i zapominamy o tym, że jesteśmy jedynie gościem tutaj. And then when somebody of our dear ones leaves the body. I zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś bliski nam opuszcza ciało. This is often very painful, but it reminds us. To jest czasem bolesne, okay, ale to przypomina nam. Ale przypomina nam o tym, że nadejdzie i mój czas. Better I be prepared. Lepiej, abym była przygotowana do tego. And I will train my consciousness now. I muszę trenować, przygotować swoją świadomość do tego. It will be for myself the best and also for all my family. To będzie dla mnie to najlepsze, co mogę zrobić dla mnie, dla mojej rodziny i moich przyjaciół. Like Srila Prabhupada said, if only one of my disciples becomes a pure devotee. Jak Prabhupada powiedział, że jeżeli jeden z moich uczniów zostanie czystym wielbicielem, my mission was successful. Moja misja jest zakończona sukcesem. He was not, you know, it happened so that it was a mass movement because to czasami się dzieje, że to był taki masowy ruch, ponieważ to było błogosławieństwo Nityanandy. But the individual deeper path. Ale indywidualna ścieżka, która jest głębsza, głębsza, głębsza. Doesn't necessarily happen in a like a secured institutionalized. Nie wydarza się w sytuacji, kiedy jesteś posiadasz bezpieczną pozycję w instytucji religijnej. So yeah, be bold. Zatem bądź odważny. And be, trust your feelings and your intuition. Ufaj swoim emocjom i swojej intuicji. If it's all, fixed on going to the. I skup się na. Deeper understanding of our spiritual goal. Na tym, żeby bardziej zrozumieć duchowy cel. It's our duty. To jest nasz obowiązek. If our children see us struggling, jeśli nasze dzieci będą widać nas, że jesteśmy w kłopocie, how can we try to be authentic to them when they see that we are not happy?
W jaki sposób możemy być autentyczni dla nich, jeżeli oni będą widzieć, że nie jesteśmy szczęśliwi? I think my best, yeah, my best contribution to my grandchildren. Ja myślę, że moją najlepszym, najlepszym moim dziełem dla moich wnuków. Happy, deep and shining Sunity. Że nie mogą widzieć szczęśliwą, uśmiechniętą i błyszczącą Sunity, one będą to czuć. And even though I'm often in India, nawet jeśli jestem często w Indiach, and sometimes they suffer, i czasami one cierpią, but I tell them I'm doing this for you. Ale ja mówię, ja robię to dla was. I pray for you also. Ja modlę się dla was również. I pray for, you know, all of us. Ja modlę się o nas wszystkich. So we can all grow in our, więc my wszyscy możemy wzrastać. Our success to be here. Aby odnosić sukces tutaj, odnieść sukces, duchowy sukces tutaj na tej planecie Ziemi. To become real like. Aby być naprawdę jak humans, ludzie, loving persons, kochające osoby and also spiritual oriented souls, i także dusze skierowane ku duchowości. This is no contradiction. I nie ma w tym sprzeczności. We can be soft and we can be, możemy być miękcy, closer to Krishna, i bliżej Kryszny. When we think, as if we think, I am so strong, I am so knowledgeable. Kiedy niekoniecznie musimy widzieć, że jesteśmy tacy pełni wiedzy. And like childlike, you know. Child, ale możemy być jak dzieci, możemy uczyć się od dzieci. The people in Vrindavan, ludzie we Vrindavan, meet those highly, you know, souls where others say, oh, this is Mahatma. Czasami spotykamy kogoś i oni mówią, o, to jest Mahatma. They become more and more like a child. I oni się, i te osoby są bardziej jak dzieci, nawet Jezus o tym mówił. Because they are living in another personality. Ponieważ oni żyją w innym wymiarze osobowości. The body may be old. Może ciało być może jest stare, but the soul is completely young and fresh. Ale dusza jest młoda i świeża. And Sadhu Maharaj even said once that Sadhu Maharaj nawet powiedział kiedyś, the anart will never be nivritti. Że anarta nigdy nie będzie nivritti. But when prema bhakti comes, ale kiedy prema bhakti pojawi się, prema bhakti ja hoite avidya vinashayate, then wtedy avidya is destroyed. We need prema bhakti. My potrzebujemy prema bhakti, aby zniknęły wszystkie przeszkody. And the contact with those who are in contact with this prema bhakti. A ci, którzy mają kontakt z kimś, kto posiada prema bhakti. Ignorance will be destroyed. Wtedy ignorancja jest zniszczona. And you will be fresh. I wtedy będziesz świeży. You will be alive. Ożywiony. You will be like a shining, jak świecący, young, młody person. Jak będziesz jak świecąca młoda osoba. And everybody will feel that. I każdy będzie czuł. They are in another world also. Że ta osoba jest w innym świecie. They are beyond birth and death. Że ona przekroczyła narodziny śmierci. And for this kind of persons we are looking. I tego rodzaju osoby szukamy. We know this feeling because we have met some of them. My wiemy, jakie to jest to uczucie, ponieważ spotkaliśmy kogoś takiego. They are beyond duality. Oni są ponad dualnością świata. Beyond birth and death. Ponad narodzinami śmiercią. And they are waiting. I oni czekają. To help others who also want to go pomóc, in this direction. Pomóc innym, którzy też chcą się udać w tym kierunku. We can help each other to be fearless in this endeavor. To możemy pomóc sobie nawzajem, żeby być nieustraszonym, aby móc iść w tym kierunku. We need the high Rasika Bhaktas. W tym celu potrzebujemy bardzo awansowanych rasików, bhaktów i ich łaski, ich przewodnictwa. Jai Jai Shirade. Today we have to go to Katowice. Tak, dzisiaj musimy jechać do Katowic. Because I'm flying tomorrow. Ponieważ jutro rano mam samolot. Krishna Ketan will bring me to Katowice. Krishna Ketan musi mnie zawieźć tam. Forgive us that we have limited time. Że mam ograniczony czas. But it was so nice to be with you. Ale thank było you for to coming. Bardzo fajne, bardzo miłe, że mogłam was tutaj spotkać i dziękuję za to, że przyszliście. And I hope you will take something in your hearts. I mam nadzieję, że zabierzecie ze sobą like w swoim sercu coś. Tak jak wiele ja zabrałam wiele rzeczy w swoim sercu przez to, że was spotkałam. I możemy pomóc sobie nawzajem. To go on our, you know, path of love. Aby iść naszą ścieżką miłości. And to feel that it is worth it and we continue. I czuć, że to jest warte tego i możemy kontynuować. And we want to go deeper and deeper. I chcemy iść głębiej i głębiej.
by the mercy of those who are ready. Poprzez łaskę i miłosierdzie tych, którzy są gotowi, aby nam pomóc. Helping us. I pomagają nam. So I hope to meet you in Vrindavan. Mam nadzieję, że spotkam was we Vrindavan. That will be beautiful. Także to będzie piękne. And it will be mercy of Radharani. I to będzie łaska Radharani. Nice. Okay. Okay. A very good example for us. Jesteś dobrym przykładem dla nas. I'm a sinner that never wants to stop hoping for mercy. Ja jestem grzesznikiem, który nigdy nie skończył grzeszyć.